Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem. Drodzy siostry i bracia, tak brzmiało motto, którym motto Witolda Pileckiego, znajdujące się na pomniku przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W ten szczególny dzień, gromadząc się po raz drugi w naszej bazylice, chcemy w tej listopadowej zagumie zatrzymać się nad bohaterami naszej ojczyzny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy człowiek został powołany do życia i to do życia, które nigdy się nie kończy. Dzień Pański, każda niedziela jest takim szczególnym świętowaniem Chrystusowego zmartwychwstania, zwycięstwa nad śmiercią, piekłem i szatanem, które jest także zapowiedzią naszego zwycięstwa. Co to oznacza dzisiaj dla nas, ludzi XXI wieku? Mimo tego, że każdy człowiek spotka prędzej czy później swoją własną śmierć, jednak nie oznacza to, że nie będziemy mogli cieszyć się życiem. Wręcz przeciwnie. Otóż, moi drodzy, żyjąc, przygotowujemy się na swój własny sposób. Pan Bóg każdemu z nas daje określony czas na to, aby po trudach tego ziemskiego życia, realizując swoje powołanie, osiągnąć świętość, które jest możliwe do osiągnięcia właśnie po przeżyciu naszej ziemskiej śmierci. Przejście do nowego życia, gdzie nie będzie już smutku, niepewności, niejasności, lecz będzie jedynie właśnie przeogromna miłość. Miłość Boga wobec nas, ludzi stworzonych na Jego obraz i podobieństwo. Żołnierze wyklęci, kim oni byli, czego jeszcze mogą nas nauczyć? Otóż, moi drodzy, żołnierze wyklęci, antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski. Liczbę członków wszystkich organizacji, grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. I już w ostatnich dniach II wojny światowej na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych. I ostatni członek tego ruchu, ruchu oporu, Józef Franczek, pseudonim Lalek, to właśnie chciałbym dzisiaj w sposób szczególny przytoczyć bardzo króciutką historię jego życia, w wielkim streszczeniu, bo nie da się o wszystkim opowiedzieć i przedstawić. Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej, jako ochotnik w wieku 17 lat wstąpił do Wojska Polskiego po agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Dostał się do niewoli sowieckiej, jednak zdołał uciec, oddalając się od kolumny jeńców. I to był początek jego ofiarnego życia, ale przede wszystkim też odwagi. Aktywnie działał w Armii Krajowej, a w sierpniu 1944 został przymusowo wcielony do II Armii Wojska Polskiego. W styczniu 1945, będąc świadkiem wydawania i wykonywania wyroków śmierci na AK-owcach, zdecydował się na dezercję. Wkrótce NKWD zaczęło go szukać i rozpoczął 18-letni okres ukrywania się przed władzą. Lalek brał udział w wielu zamachach na funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego, funkcjonujące w czasie tworzenia dyktatury komunistycznej w PRL, na polecenie oczywiście i pod dyktantem władz radzieckich. Kilka razy był ranny, a raz aresztowany. Józef Franczak został ostatecznie zastrzelony 21 października 1963 roku w godzinie 15:40, godzina miłosierdzia.
W nocy o godzinie 21, gdzie każdy Polak wierzący w sposób szczególny ucieka się pod płaszcz najlepszej Matki Maryi, Królowej Polski, jego ciało zostało przewiezione do Akademii Muzyki Medycznej w Lublinie. Pochówku bezimiennego, podobnie jak w przypadku jego współtowarzyszy, broni służby dokonano potajemnie. W godzinie, gdzie wszyscy uciekamy się do Maryi, Matka Ziemia przyjęła ofiarę za wolność i niepodległość naszej ojczyzny. 4 dni później w nocy rodzina wykopała jego nagie, pozbawione głowy ciało i dokonała godnego złożenia zwłok do grobu. Moi drodzy, od 2007 roku IPN prowadził śledztwo, które na szczęście doprowadziło do jej odnalezienia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. I trzeci pogrzeb Lalusia, o czym świadczą właśnie te kroniki, odbył się w asyście dowództwa garnizonu w Warszawie 26 marca 2015 roku na Piaskach. Moi drodzy, czego uczy nas ta krótka historia jednego z wielu bohaterów naszej ojczyzny? Patrząc na dzisiejsze pierwsze czytanie, które w sposób przepiękny pasuje i streszcza w zasadzie pokrótce historię naszej ojczyzny, pokazując te dobre strony, ale też męczeństwo naszych ludzi, uczy nas przede wszystkim wierności własnej ojczyźnie, aż do śmierci. I oprócz wiary w życie wieczne, o czym mówi to pierwsze czytanie, ten fragment chce przekazać nam też wiarę wartości, w pewne zasady, wierne pewnym zasadom, za które człowiek może nawet umrzeć, o czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Owszem, można by również powiedzieć, po co było się bić o Westerplatte, przecież i tak Niemcy byli silni. Po co było powstanie warszawskie, gdzie przecież na początku zdawałoby się, że wszystko jest na przegranej pozycji. Po co walczyli żołnierze niezłomni, mówiąc nie złu. Mogli od razu się przecież poddać, prowadzić życie, zadbać o swoją rodzinę. Przecież każdy z nich miał swoją rodzinę. Miał żonę, dzieci, najbliższych. Po co umierali? Za jakie wartości? Przecież zdajemy sobie sprawę, że niektórzy w imię właśnie własnej wygody przemilczali i wiele, wiele lat po zakończonej wojnie rządzili naszą ojczyzną i nadal są jeszcze postkomunistyczne postacie tragiczne, niosące niszczenie, zamęt, niepokój, chaos, a nie dobro dla naszej Matki Ojczyzny. Po co oddali swoje życie w imię wartości, które są dzisiaj zewsząd podważane? To jest bardzo dobre pytanie, czy my nie żyjemy w czasach, kiedy po prostu wszystkie wartości sprzedają się bardzo łatwo, za nic w zasadzie, żeby mieć życie lepsze, wygodniejsze. Niektórzy sprzedają Pana Boga, swoją wiarę, swoje wartości, swoją tożsamość w imię czego? W imię łatwego życia, które tak się skończy. Moi drodzy, prawdą jest również to, że zawsze, tak jak i w czasach machabejskiej, właśnie z tego pierwszego czytania, również byli ludzie i żyli ludzie, którzy zdradzali, którzy nie przejmowali się pewnymi wartościami. Natomiast warto, żebyśmy dzisiaj, patrząc na kontekst historyczny naszej ojczyzny, w oparciu właśnie o Pismo Święte, które uczy nas właśnie prawdy i wolności, słuchając tych czytań, zadawali wciąż to pytanie, czy jest coś dzisiaj w moim życiu, za co ja mógłbym oddać życie? Czy jest coś, jakaś wartość, która jest dla mnie tak cenna, że nigdy, przenigdy, nigdy nie zdradzę? Czy jest to coś, za co mógłbym oddać życie? Siostry i bracia, wszystkich ich żołnierzy łączyło hasło zachowałem się jak trzeba. To są te słowa, które w zasadzie pieczętują, podsumowują ich ofiary na ołtarzach naszej ojczyzny.
Dzisiaj historia jest nadal przekłamywana. W dzisiejszej Białorusi, tak jak już zostało wspomniane podczas wypominek, rujnują się cmentarze, tak jak miało to miejsce właśnie w Surkątach, dewastowane przez służby białoruskie, przez ten reżim niszczący ludzką wolność. Chce się za wszelką cenę wytrzeć z pamięci, z historii nas Polaków. Kolejna druzgocąca wiadomość, przerażająca. Pamiętamy z pewnością tę smutną wiadomość z Zetera Mileczeczko, który uciekając właśnie z terenów naszej niepodległej ojczyzny na Białoruś, gdzie tam oczywiście posługują się kłamstwem, ukazał siebie jako wielkiego bohatera, niby bohatera. Skończyło się tak jak zawsze. Został niby popełnił samobójstwo, ale z pewnością ktoś mu pomógł. Wszyscy wiemy kto. Ale to nie jest jeszcze aż tak tragiczna historia. Tragizmem jest to, że właśnie Emil Czeczko został pochowany obok właściwych bohaterów naszej ojczyzny. Został pochowany na cmentarzu wojennym polsko-bolszewickim z 1919 roku. I jest tam, na Białorusi, uznawany przez tamte reżimowe władze za wielkiego bohatera. My wiemy, jaka jest prawda. Zobaczcie, siostry, bracia, jak łatwo jest manipulować prawdą. Jak łatwo jest podważać prawdę w imię czego? W imię kłamstwa, które nigdy nie przyniesie człowiekowi wolności, lecz zniewolenie. My dzisiaj, gromadząc się na tej Najświętszej Eucharystii, polecamy dobremu Bogu bohaterów naszej ojczyzny. Prosimy dobrego Boga, aby przyjął ich ofiarę, ich przelaną krew za nas i za przyszłość naszej ojczyzny. Dlaczego mówimy na nich niezłomnie? Dlatego, że wypowiedzieli nie tylko słownie nie złu, tylko potwierdzili to swoją śmiercią, mówiąc nie. Nie. A tak Bogu, Matce Królowej Polski. Za to dzisiaj dziękujemy. Za to, że są niezłomni. Za to, że nie pozwolili się złamać. Mimo trudnych doświadczeń, tortur i tak dalej. Lecz potwierdzili, że ich największą wartością jest Bóg, honor i Ojczyzna Matka. I tego właśnie uczą nas dzisiaj. Odpowiedzialności za nasz umiłowany kraj Polski, jak również za Polaków, którzy są na całej kuli ziemskiej. Starajmy się, siostry, bracia, tak żyć, tak postępować, abyśmy w chwili naszej śmierci z dumą mogli się cieszyć z tego, co uczyniliśmy na tej ziemi, co po sobie pozostawiliśmy. I pielęgnujmy pamięć naszych rodaków, którzy niejednokrotnie przelewali swoją krew w imię wolności i niepodległości naszej ojczyzny. Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę, bo ona jest naszą matką. Amen.